Wśród dziesiątek gości, którzy ostatnio przewinęli się przez wasze studio, był też Sebastian, twój ukochany. Czy ty maczałaś paluszki w tym, żeby on był akurat gościem porannego programu? Wiesz co, zanim zaczęłam tu pracować, mój mąż wielokrotnie gościł w tym studiu, więc ja nie mogę mieszać tutaj paluszków w jego uczestnictwie w tym programie. Tym bardziej, że on nie od dziś jest na polskiej scenie muzycznej i w show biznesie. I to nie ja odpowiadam za to, jak wygląda ten program, tylko wydawcy, więc ja często nawet nie wiem, że on jest w studiu. Akurat tak się kiedyś zdarzyło, że byliśmy na jednym wydaniu, ale ja powiedziałam, żeby nikt nie posądził nas o to, że po prostu on jest tu przeze mnie, więc nawet Damian z nim rozmawiał, a ja nie rozmawiałam z nim, bo to jest dosyć dziwne rozmawiać z własnym mężem na tej kanapie i pytać go, jak powstawała płyta, bo ja wiem dokładnie, jak powstawała ta płyta, wiesz. Ja zapytałem o to bardziej dlatego, że tak jak Marcin Prokop świetnie zauważył podczas tamtej rozmowy, którą wspominamy, trochę Sebastian się zmienił na przestrzeni ostatnich lat. Marcin użył takich słów, że zdjął pewnego rodzaju maskę i też na kanapach nie zawsze rozmawiał podczas ostatniego razu na tematy zawodowe, ale także prywatne. Stąd zapytałem, czy może maczałaś palce, bo po prostu Sebastian też ci dziękował, że to dzięki tobie jest trochę innym człowiekiem. No wiesz co, na pewno taka sytuacja, w której on się znajduje, wtedy był takim dużym samotnikiem, nie miał rodziny, nie miał dzieci, na pewno miał zupełnie inne rzeczy do robienia w życiu. Ale nigdy mój mąż jakby nie bał się tematów trudnych i to nie jest pierwszy raz, kiedy mówił o tym, z czym się boryka. Mowa tutaj o depresji, o nerwicy lękowej, więc on wielokrotnie w różnych wywiadach i to takich, wiesz, dużych wywiadach, długich, o tym podkreślał, dlatego że chciał pokazać, że on też się z tym boryka. Na koniec wrócę jeszcze do tego tematu, który podjęłaś, depresja, nerwica lękowa, bo to trzeba nazwać. Czy to jest taki moment w życiu, kiedy tak naprawdę chorują dwie osoby, a nie jedna? Wiesz co, my akurat ten etap mamy już za sobą i dobrze, że powiedziałaś dwie osoby, bo bez drugiej osoby i świadomości drugiej osoby, z czym ta osoba chorująca się zmaga, nie masz szans wyjść z tego. Ja pamiętam, że gdyby nie moja przyjaciółka Kamila Szczawińska, która jest psychologiem, moglibyśmy być teraz w innym miejscu. To było już bardzo, bardzo dawno temu i widzisz, nawet nikt w mediach o tym nie wiedział, ale mieliśmy bardzo trudny moment, kiedy tata Sebastiana zmarł. Urodził się Jędrek i można by powiedzieć, że to jest taki cudowny etap w życiu, kiedy rodzi ci się dziecko, ale jednak ta wcześniejsza tragedia odcisnęła tak głębokie piętno na psychice Sebastiana i w sumie, wiesz, jakieś jeszcze potem problemy związane z Jędrusiem zdrowotne, że bardzo mieliśmy wtedy trudny okres i ja zrozumiałam jedno, bo ja mówię tak, no faktycznie, no chłop, wiesz, jak dąb, po prostu wysportowany, wiesz, w kwiecie wieku, nagle nie ma siły w ogóle i boi się, że za jakiś czas nie będzie w stanie złapać oddechu. To było dla mnie nie do wyobrażenia. Ja pamiętam, że spotkałam się z moją przyjaciółką, która mi zaczęła tłumaczyć i mówiła mi, jak, bo ja sobie myślałam, że jak wszystko sobie przetłumaczę z dystansem i zacznę z nim rozmawiać, ja Sebastian, mówię, no dobra, no to coś ci się tam stanie, już dobra, już przestań, daj spokój. Ja wszystko bagatelizowałam, bo mówię, on tak gada. My też nie wiemy często jako partnerzy, jak pomagać, to też jest pewnego rodzaju wiedza. Że rozładuje to, wiesz, taką śmiechem, taką atmosferą luźną, absolutnie nie. Bo w momencie, kiedy ta druga osoba nie rozumie, nie zrozumie, że my współodczuwamy razem z nim, że my razem dźwigamy jakby ciężar tej choroby, że ona czuje się zrozumiała, to jest wtedy zdecydowanie łatwiej. I gdybym ja nie rozmawiała z moją przyjaciółką i gdyby ona również nie rozmawiała z Sebastianem, to nie wiem, jakby te wiesz, jakby to wszystko się potoczyło. Na pewno zupełnie inaczej, ale wyszliśmy z tego z tarczą, a nie na tarczy.